te kuki i sol i winowa. Cześć moi drodzy, dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Przyjechaliśmy właśnie na naszą działkę w górach. W ogóle jeśli chodzi o miejsce, w którym aktualnie się znajduję, później powiem trochę więcej, ale teraz nie możemy czekać, ponieważ mamy ważne zadanie. Chcę zrobić miniaturę do kolejnego filmu, który będzie bardzo ważny i chciałabym, żeby ta miniatura też ładnie wyglądała, dlatego wszystko sobie wymyśliłam, wzięliśmy ubrania. Wy już na pewno widzieliście ten film, więc nie będę tutaj mówiła takimi szyframi. Chcę zrobić miniaturkę do filmu na temat naszego ślubu. Wzięłam ze sobą dokładnie te ubrania, które mieliśmy w dniu ślubu, cały garnitur Zygi, moja sukienka i będziemy się teraz w to przebierać, póki jest światło, chcę po prostu zrobić, bo zależy mi na tym, żeby ta miniatura była po prostu ładna i taka, jak gdzieś tam sobie wymyśliłam. Nie wiem, kto normalnie bierze w górę ubrania ślubne. W sensie nie musisz jakoś się tak bardzo starać, ale... Z ubieraniem, ale wiesz, rozwiązaniem krawata czy coś, tylko żeby to wyglądało tak do miniaturki po prostu. Okej, prawie gotowi, ja już mam na sobie sukienkę. Zyga się ubiera i myślę, że zdążymy przed zachodem. Zyga to ma być zdjęcie bez bąbla. Dobra, udało się, zmieniam ubranie, zrobiliśmy zdjęcia, w ogóle wyszły moim zdaniem przepiękne. Najpierw miała być to tylko miniatura, ale zdjęcia wychodziły tak ładnie, że stwierdziliśmy, że po prostu wywołamy sobie do takiej dużej ramy, bo naprawdę piękne światło było. I oczywiście cała sceneria. Przebieram się, bo tak naprawdę jest bardzo zimno już. Trochę zmarzłam na zewnątrz. Cóż, no ewidentnie lato się skończyło, ale dla mnie to nawet dobrze. Ja ostatnio już mówiłam, że ja zdecydowanie bardziej wolę taką pogodę. Także nie narzekam osobiście. Dobra, wskakuję w leggingsy, wygodne skarpetunie i myślę, że zaparzę sobie herbatę, może poczytam książkę. Zrobiłam herbatę, którą swoją drogą prawie już całą wypiłam i czas powiedzieć chyba, co ja właściwie tutaj robię, co to jest za miejsce, bo zaczęłam tego vloga zupełnie od czegoś innego. Niektórzy z was się domyślili, że zrealizowaliśmy w końcu nasze plany o domku w górach. Nie pokazuję tego jeszcze dokładnie, bo nie jest jeszcze tak, jakbyśmy chcieli i tak naprawdę jeszcze dużo, dużo czasu musi upłynąć, żeby wyglądało po prostu tak, jak sobie założyliśmy, ale jest to, powiedzmy, kwestia czasu. Ten domek tutaj to było coś, o czym my, można powiedzieć, tak trochę marzyliśmy już od dawna. I mieliśmy co do tego miejsca różne plany, które wielokrotnie ulegały zmianie, albo zależnie, albo niezależnie od nas. Tak naprawdę decyzja o kupnie domku została podjęta, z tego co pamiętam, pod koniec lipca. I znaleźliśmy coś, co bardzo się nam spodobało. Pojechaliśmy obejrzeć ten domek i okazało się, że faktycznie no, jest po prostu... Zobaczyliśmy w nim potencjał. No i ostatecznie zdecydowaliśmy, że go kupujemy. Dla mnie to jest w ogóle taka mieszanka wszelkich możliwych uczuć i emocji, dlatego że z jednej strony oczywiście bardzo się cieszyłam na ten zakup i to było coś, co...
Można powiedzieć, dodało mi trochę takich skrzydeł wtedy, bo miałam takie poczucie, że w końcu realizujemy coś, co gdzieś tam sobie postanowiliśmy kiedyś, o czym marzyliśmy, co odsuwaliśmy tak naprawdę gdzieś tam w czasie. A z drugiej strony było poczucie, że spełniając właśnie to marzenie nie jest tak jak powinno, bo miało być inaczej. I ten cały czas to była dla mnie naprawdę taka jedna wielka huśtawka emocjonalna. Ostatecznie jestem naprawdę bardzo zadowolona, że nam się udało to zrealizować, że jest ten domek, super się tutaj czujemy, staramy się tutaj tak często jeździć jak na tyle, na ile pozwala nam czas. I wiecie, to są takie właśnie trudne momenty, bo ja pamiętam, że kiedy jeździliśmy tutaj właśnie na tą działkę, powiedzmy w zeszłym roku, to gdzie nie byłam jeszcze w ciąży, ale już mieliśmy plany w kwestii dziecka, to wyobrażałam sobie właśnie to nasze dziecko, które tutaj będzie biegało sobie po tej działce w przyszłości. Gdzieś tam wizualizowałam sobie takie różne obrazy w głowie, nie wiem, basenik, właśnie domek i tak dalej. Później jak już wiedziałam, że jestem w ciąży z Zuzią, to stworzyłam sobie cały taki obraz w głowie, który w moim przekonaniu wtedy na 100% miał być zrealizowany, bo byliśmy naprawdę blisko tego. I teraz znowu te wszystkie obrazy, po prostu to wszystko jest zupełnie inne i trzeba się było na to znowu przestawić, co nie jest łatwe. Dlatego też, no ten domek stoi tutaj właściwie, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od końcówki lipca i nie pokazywałam go długo, bo miałam naprawdę bardzo różne uczucia co do tej całej sytuacji. Teraz już czuję się gotowa, żeby o tym powiedzieć, więc tak, udało się nam to zrealizować. Pamiętam, jak mówiłam Zydze kiedyś, że będę sobie tutaj siedziała kiedyś właśnie w przyszłym domku i popijała herbatę z widokiem na te piękne góry, bo widok naprawdę z tego okna, które tutaj jest za mną, jest przecudowny, kocham go. I naprawdę picie herbaty, czytanie książki przy tym oknie właśnie na kanapie, to jest tak cudowne uczucie. Właśnie przyszedł Zyga i wspomniał, że jest rykowisko. Już ostatnio jak byliśmy, co się zaczynało, także jestem ciekawa, a przyjechaliśmy na noc, więc będzie wesoło. Okej, no więc co najważniejsze powiedziałam Wam, nie chcę, tak jak mówiłam wcześniej, za dużo pokazywać, bo stopniowo gdzieś tam jak będziemy pewnie coś robili, to będę może więcej pokazywała. Jak będzie po prostu tak, jak już chcemy, żeby było. Na tą chwilę jest sama informacja, część z Was się domyśliła, że ten plan zrealizowaliśmy o domku, tak? Nie. Chcesz coś dodać? Nie. Nie? Cukierka jem. Okej. Okay. Do blisko dostanę. Kolejny dzień, idziemy na grzyby, jest piękna pogoda, jakieś 20 stopni, więc jak na październik, dzisiaj jest 2 października, to całkiem spoko. Zyga jak zwykle liczy na ogromne zbiory.